Co ma uczynić chrześcijanin katolik, jeśli jakaś cząstka Kościoła oderwie się od wspólnoty wiary katolickiej? Nic innego, jak tylko przedłoży zdrowie całego ciała nad członek zakaźny i zepsuty. Jak zaś ma postąpić, jeśli by jakaś nowa zaraza już nie tylko cząstkę, lecz cały naraz Kościół usiłowała zakażyć? Wtedy całym sercem szczególność winien do starożytności, bo tej chyba już żadna nowość nie zdoła podstępnie podejść. I dalej Tymoteuszu, napisał mu Paweł, ustrzeż powierzonej prawdy depozyt, unikając bezbożnych nowinek i sprzeczności błędnej tak zwanej wiedzy, bo to niektórzy, wyznając ją, odpadli od wiary. Unikaj rzeczy bezbożnych nowinek. Nie mówi unikaj starożytności. Nie mówi unikaj dawności. Owszem, zgoła coś przeciwnego z tamtych słów wynika. Jeśli bowiem należy unikać nowinek, to trzymać się trzeba dawności. A jeśli bezbożna jest nowość, to święta jest dawność. Tyle więcej. Niniejsze wytyczne są pięknym załącznikiem do głównego probierza, który każdej, każdemu z nas wręczył sam Pan Jezus. Gdyże strzeżcie się fałszywych proroków, co przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się z winogrona z ciernia lub z ostu figi? Nie może dobre drzewo wydać złych owoców, ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Przeto poznacie ich ekton karpon afton, po ich owocach. Poznaliśmy ich przedwczoraj, więc należy działać według równoległych słów Pana. Oto wysyłam was jak owce w środek wilków. Stawajcie się więc rozsądni jak węże i niedwuznaczni jak gołębie. Na świecie doznacie ucisku. Przeciw nam stoją masoni i Żydzi, także wewnątrz Kościoła katolicko-reformowanego. Na świecie doznacie ucisku, uprzedził nas Pan Jezus, lecz miejcie odwagę. Ego nenica ton cosmo. Ja zwyciężyłem świat. Dziękuję.